Niezręczny moment. 3, 2, 1. Cześć wszystkim, to Ola. Jakiś czas temu na Instagramie, na Instastory wrzuciłam post, który brzmiał: jak bardzo się cieszę, że już nie jestem nastolatką. Niedługo po tym dostałam od Was bardzo dużo wiadomości. Od tych, które mówiły: mam 19 lat, niedługo przestanę być nastolatką, studia i takie sprawy, czy mogłabyś się więcej wypowiedzieć na ten temat? Lub ja jestem już dorosła i właśnie cały czas myślę o tym, jak fajnie byłoby być z powrotem nastolatką. Czy mogłabyś się wypowiedzieć więcej w tym temacie? Oczywiście, że tak. Może zanim zacznę narzekać na bycie nastolatką, powiem o tym, co mi się spodobało, gdy byłam nastolatką. Podobała mi się szkoła. Byłam jedną z tych dzieci, które lubiły wakacje, ale mimo wszystko zawsze nie mogłam się doczekać, kiedy zacznie się szkoła. Kolejna rzecz, która mi się podobała, to rutyna. Z rutyną to jest tak, że czasami jest fajnie, czasami nie, bo lubię robić też spontaniczne rzeczy, ale mimo wszystko wiedza, że na przykład za rok będę w szkole, za 2, za 3 lata będę w szkole, bardzo mnie uspokajała, bo zaraz przejdę do tego, dlaczego zaczęłam się stresować przyszłością. Więc tak, podobała mi się rutyna i takie, że wiem, że mam co robić w przyszłości. Kolejna rzecz, która mi się podobała, to takie bardzo luźne podejście. Takie niby cię nauczyciele ganiają przez te sprawdziany, niby trzeba się uczyć, niby cała twoja przyszłość się rozgrywa w latach szkolnych, bla bla bla. Ale mimo wszystko to było takie totalnie beztroskie, robiło się takie totalnie głupkowate rzeczy, za które wiesz, że dostaniesz upierdol, ale mimo wszystko to robisz. I to było takie przyjemne, takie no po prostu beztroskie, takie bycie dzieciakiem. I na tym to się chyba kończy. To są wszystkie plusy, które przychodzą mi do głowy, gdy myślę o tym, o fajnie było być nastolatką, dzięki tym trzem rzeczom. Teraz rzeczy, które mi się zdecydowanie nie podobały, kiedy byłam nastolatką. Rutyna jest fajna, ale problemem rutyny jest to, że właśnie wiesz, co się stanie i do rutyny musisz się dostosować, mając te 15... Chyba obowiązek szkolny jest do wieku 16 lat, tak? Tak. Czyli wiesz, że do tego wieku 16 lat musisz robić konkretne rzeczy, czy ci się podoba, czy nie. To znaczy zawsze w życiu musisz robić rzeczy, które ci się nie podobają, których nie lubisz, ale mimo wszystko teraz, gdy jestem dorosła, mam więcej wpływu na to, co lubię, czego nie lubię robić. Lubiłam szkołę, ale nie lubiłam większości przedmiotów, bardzo nie lubiłam się uczyć. Moja nauka polegała na tym, że po prostu chciałam wszystko zaliczyć, a w wolnym czasie starałam się zajmować rzeczami, które mnie interesują, czyli właśnie grafiką komputerową. Interesowałam się od wieku 9 lat. Bardzo lubiłam blogować, bardzo interesowałam się właśnie rolkarstwem, łyżwiarstwem, kochałam czytać książki. Na tym właśnie starałam się spędzać cały mój czas. Ale czułam też właśnie, że szkoła ogranicza mnie. No, nie mogę rzucić szkoły i iść się zająć czymś innym, bo moi rodzice pójdą do więzienia. Lubiłam bardzo zadowalać innych ludzi, szczególnie jeżeli chodzi o starsze osoby. Zawsze czułam duży respekt do osób starszych, właśnie ze względu choćby na wiek. Wyobrażałam sobie, że oni są mądrzy, mają więcej doświadczenia ode mnie, więc im należy szacunek, powinno robić tak, jak oni chcą. Czy to rodzice, czy to nauczyciele, czy to osoby totalnie, których nie znam. Trzeba ich słuchać. Były też, jak mówię o tym byciu nastolatką, raczej będę się skupiała na tych licealnych czasach, bo gimnazjum to było takie, nic tam się w sumie nie działo. Gimnazjum. Co robi się w gimnazjum? Nic. Jak już powiedziałam, od bardzo małego interesowałam się grafiką komputerową, tak też wiedziałam, że grafika komputerowa będzie czymś, co będę studiować, będę grafikiem, będzie ekstra. A w liceum, jak tylko poszłam do liceum, poczułam, że to nie jest coś, co chcę. Poczułam, że studia nie są czymś, co chcę i że nagle przez tyle lat wiesz, co chcesz robić w życiu, masz wszystko zaplanowane, całe życie i nagle tak myślisz, to chyba nie to. Czy to oznacza, że jestem w dupie? Przez 2 lata byłam przewodniczącą samorządu uczniowskiego, byłam też przewodniczącą u nas w klasie, więc tak jakby miałam dużo kontaktu z nauczycielami. Ja lubiłam nauczycieli, praktycznie wszyscy nauczyciele lubili mnie. Miałam z nimi dobre kontakty, bardzo często mi doradzali w różnych sprawach, ale też właśnie mówili, bardzo dużo z nich starało mi się mówić, co ja mam robić w przyszłości i pamiętam dokładnie, że już pod koniec szkoły, kiedy było te takie, wiecie, niedługo jest matura, jaką szkołę wybieracie, przyszłość, co chcecie robić. Mieliśmy rozmowy z taką panią, która nam właśnie doradzała w tym temacie. I ja pamiętam, że wtedy tak jakby miałam już dość tego, że starsi mi mówią, co ja mam robić. Rozmawiam z panią, która się mnie pyta, co chcę robić, gdzie planuję po liceum, jak sobie wyobrażam swoją karierę zawodową. Wtedy totalnie zirytowana tym, że znowu chcą o tym rozmawiać. Powiedziałam, wie pani co, ja jakoś tak nieszczególnie chcę iść na studia. Nie wiem, czy w ogóle pójdę na studia kiedykolwiek.
Tak jakby może zostanę w tym naszym małym miasteczku i po prostu będę sobie egzystować. I och, wiecie, zbliżała się matura, wszyscy byli spięci. No i następnego dnia idę sobie spokojnie, chilluję na przerwie na korytarzu, nagle łapie mnie nauczycielka za rękę i mówi: ty Ola, właśnie padł, rozmawialiśmy o tobie całkiem sporo w pokoju nauczycielskim, czy z tobą jest wszystko okej? Okay? To oczywiście, że jest okej, okay, no jestem zdrowa, całkiem ładna, no o co pani chodzi? No bo ta wczoraj nam powiedziała, że ty nie planujesz iść na studia, ale przecież właśnie miałaś jakie plany, Ameryka, Nowy Jork, grafika komputerowa, co z tobą jest? Proszę pani, ja to w sumie powiedziałam na odwal, żeby po prostu się zabawić. A, czyli nadal masz w planach iść na studia, że masz w planach z Amerykę i w ogóle ten Big American Dream? Tak, jasne, jasne. Potem dopadł mnie mój wychowawca i też zaczął mówić, że jeżeli teraz nie pójdę na studia, to już nigdy mnie nie będzie mi się chciało, że matura jest taka ważna, że twoja cała przyszłość się teraz rozgrywa i tylko tak, 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 tak. I dosłownie dwa tygodnie przed zakończeniem szkoły, mój tata miał wypadek, w którym mało co nie umarł. Był w śpiątce, lekarze mówili, że no sorry, ale nic z tego nie będzie. Więc tak, mój świat się zawalił, matura blisko, przyszłość blisko, ja nie wiem, czy ja chcę studiować, nie wiem, co chcę robić w życiu, wszyscy mnie o to pytają, ja nie wiem, co mam robić. I wtedy we mnie coś pękło, po prostu olałam wszystko. Już do matury więcej się nie uczyłam, maturę po prostu zdałam. I lekko się wtedy podłamałam. Oprócz wysłanej aplikacji na studia w Ameryce nawet nie starałam się, nawet nie myślałam o tym, żeby wysłać jakąś aplikację na studia w Polsce. Po prostu totalnie wszystko poszło w odstaw. Mój tata jednak dobre zakończenie historii wydobrzał, ale ja przez całe wakacje się nim zajmowałam. Moja mama musiała pracować, miałam dwóch młodszych braci, musiałam się nim zajmować. Wtedy też zauważyłam, że nauczyciele przestali na mnie patrzeć aż tak przychylnie. Po prostu czułam tą ich taką lekką pogardę, że nie idę na studia, nie chcę się dalej uczyć, że się marnuje i wiecie, niby jest potencjał, ale jednak zdecydowałam się, że nic z tym nie zrobię. Z rodziną też nie było lepiej. Jakkolwiek moja mama przyjęła, że nie chcę studiować, po prostu wspaniale, nie rzucała mi jakichś niepotrzebnych porad. Jeżeli potrzebowałam porady, to szłam i mi udawała, ale były też takie osoby w rodzinie, które dawały mi porady, mimo że o to nie prosiłam i czułam też właśnie ich taką presję, że zrób tak, jak ja chcę. Dzwoni z kimś porozmawiać na Skype'a i nagle, wiecie, jest cześć, co słychać i nagle, wiesz co, czytałam to i tamto, powinnaś zrobić tak i tak, wyślę ci kilka linków do uczelni. Nie! Sama na to pozwoliłam, sama pozwoliłam na to, żeby starsi, dorośli pozwolili mi wejść na głowę i teraz obrywałam za to, bo ja mimo wszystko nie wiedziałam, byłam zagubiona, nie wiedziałam, co chcę robić i mimo wszystko nadal czułam, że chcę kogoś zadowolić. Wtedy wpadłam też w taką strasznie depresji, byłam strasznie nerwowa, płaczliwa, zerwowana. Tata się nie chciał do mnie odzywać po tym, jak się dowiedział, że ja nie wiążę swojej przyszłości z Ameryką. Teraz z perspektywy czasu wiem, że dobrze zrobiłam, że się nie ugięłam, że zrobiłam tak, jak ja uważam, że nie poszłam do studia od razu, że dałam sobie te 3-4 lata, żeby się nad wszystkim zastanowić i wziąć to po prostu bardziej na luzie. Teraz, jeżeli ktoś mi mówi, co mam robić, to po prostu albo mówię, nie chcę z tobą o tym rozmawiać, albo po prostu ktoś mi o tym gada, ja się po prostu wyłączam. Długa historia, ale po prostu podsumowując, właśnie w byciu nastolatką nie lubiłam tego, że tyle ludzi miało na ciebie wpływ. Po prostu jesteś młodszy, nie jesteś pewien, więc słuchasz starszych, ale też nie konkretnie, ty przecież to też się nie zgadza z tym, co ty chcesz. I masz straszny mętlik w głowie. Ten właśnie mętlik w głowie, to całe zagubienie było najgorsze w byciu nastolatką. Teraz po tych wszystkich latach ja nadal nie wiem, co ja konkretnie chcę robić, ale przynajmniej wiem, czego nie chcę robić. Przez ten czas miałam kilka prac, przez ten czas spróbowałam z kilkoma innymi kierunkami studiów, z kilkoma miastami na świecie. W byciu dorosłym podoba mi się to, że w końcu decyduję za siebie, że w końcu, jak na początku mnie to przerażało, że teraz okej, nie ma za rok szkoły, muszę sobie wymyślić, co mam robić sama, nikt mi nie wyśle planu lekcji. Na początku mnie to przerażało, teraz bardzo mi się podoba, że mogę sobie ustalić sama plan dnia. Podoba mi się to, że nikt mi nie stoi nad uchem i nie mówi, co robić. Podoba mi się to, że mogę popełniać błędy. I wiecie, i to są moje błędy, nie zrobiłam tych błędów, bo babcia, bo tata mi powiedzieli, że mam coś zrobić, wtedy to nie wypaliło. Teraz popełniam błędy, jestem odpowiedzialna za siebie, to jest naprawdę, naprawdę wspaniałe. Moje pierwsze prace jako nastolatka byłam traktowana jako, byłam zawsze najmłodsza, więc mówili do mnie zawsze dzieciaku, nasza mała księżniczko i takie głupoty. Jak sobie przypomnę te swoje pierwsze prace, to się cieszę, że już właśnie to jest za mną, bo mam więcej doświadczenia, już lepiej wiem, czego chcę, już wiem, jak rozmawiać z ludźmi, nie jestem, jestem bardziej pewna siebie. Jestem szczęśliwsza, bo po prostu czuję, że mam kontrolę nad tym, co robię. I właśnie to mi się podoba najbardziej w byciu dorosłym. W ogóle to mnie nie przeraża, przyszłość mnie nie przeraża ani trochę. Wiem, że po prostu dam sobie radę,
bo te całe wydarzenia z przyszłości, nieważne jak było źle, zawsze dałam sobie radę. Wiem też, że ktoś coś dla Ciebie chce, ale to nie znaczy, że Ty tego chcesz dla siebie i absolutnie nie powinniście nigdy robić tak, jak ktoś Ci mówi, bo spełnia, wkłada w Tobie jakieś nadzieje, albo ktoś ma teraz gównianą pracę i mówi Ci, co masz zrobić, żebyś Ty też nie miał. Wszyscy są inni, wszyscy mają inną historię. Ja na przykład życie dla mnie wyglądało tak: szkoła, potem będę uczelnia, potem będę miała karierę i to wszystko będzie poukładane. A teraz patrzcie, 4 lata bez studiów, teraz studiuję, nagrywam na YouTubie, kiedy nigdy nie pomyślałam, że tak to będzie wyglądało. Po prostu w życiu nie dzieje się nic, nic nie jest uporządkowane i masz wybór, albo się załamiesz, tak jak ja się załamałam od razu po liceum i nie wiedziałam, co robić, albo się w końcu ogarniesz i coś z tym zrobisz, bo trzeba coś robić cały czas. To był ten filmik, to jeden wielki chaos, ale właśnie z tych wszystkich powodów cieszę się, że mam tyle lat, ile mam. Cieszę się, że wiem, co wiem. Cieszę się, że jeszcze tyle mnie w życiu czeka, tyle przeszkód. Wiem, że dam sobie z nimi, że sobie z nimi poradzę, więc naprawdę się cieszę na myśl o tym. Podsumowując, nie bójcie się próbować nowych rzeczy. Nie bójcie się dorosłości, bo jest naprawdę fajnie, mi się bardzo podoba. Wiecie, czasami, często to porównuję do tego momentu, kiedy Bella ze Zmierzchu, głupie, bardzo głupie porównanie, w końcu stała się wampirem i powiedziała: gdy stałam się wampirem, poczułam, że w końcu moje życie się zaczęło. Więc ja mówię, że po liceum właśnie moje życie się zaczęło. Poczułam, że w końcu mam na coś wpływ, że w końcu coś mogę. Mam nadzieję, że wiedzieliście, co chciałam Wam przekazać. Głos mi już wysiada. Czekam na Wasze opinie, czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze dyskusje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!